Siema, tutaj Julius i zapraszam was na kolejny odcinek z Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. No i dzisiaj kończymy sobie survival. Lecimy sobie z ostatnią walką. No i ona jest zdecydowanie najtrudniejsza z tych trzech, no przynajmniej według mnie. Wiadomo, że nie jest to za prosty tryb, trzeba polegać sporo na naszych umiejętnościach. Ale w tej walce jeszcze będziemy potrzebowali trochę szczęścia, dlatego że tutaj przeciwnicy pojawiają się zupełnie losowo. I możemy trafić kogoś słabszego, Mr. Satana, Videl. Możemy trafić też na przykład Omega Shenrona albo Aralkę w każdym momencie. Oprócz pięciu przeciwników, czyli ci, którzy pojawiają się co 10 walk, jak jest w sumie 50, ci są zawsze tacy sami. No i dobra, ostatni survival, myślałem sobie kogo tu wziąć, ale myślę, że sobie zaszalejemy. Ja nie będę się ograniczał. Gogeta Super Saiyan 4, od razu. No i tak, tutaj był custom 1, te patara, które sobie ustawiałem, to było do drugiego survivala. Ale sobie zmienię, tutaj mamy coś innego, tak to będzie wyglądało. Ki Power Up 3, żebym bardzo szybko energię ładował, to będzie potrzebne. No i dobra. Tak, jedziemy sobie. Weźmy sobie jego drugi strój, w którym wygląda jakby był niekanonicznym Super Saiyanem 5, którego ludzie kiedyś wymyślali, pamiętam. Dawno, dawno temu i zawsze się myślało, że Dragon Ball AF jest prawdziwy. No i dobra, jedziemy sobie. Survival All Star. Jako Gogeta Super Saiyan 4. Twoją drogą tu jest ekstra utwór w tle. On się praktycznie w ogóle nie pojawia. A szkoda, bo on jest taki dobry. Nawet go chyba nie można wybrać w menu, to jest najgorsze. No to jest jakiś remix jednego ze starych utworów z Dragon Balla. Może wam podeślę link w opisie, jak nie zapomnę. Ale dobra, jedziemy, zaczynamy. Zaczynamy walkę. Dobra. Nie będę się jakoś bardzo bawił, tylko jedziemy. Od razu. Gogeta Super Saiyan 4. Goten jest pierwszym przeciwnikiem, nie ma problemu, leży. O, Berter, no się wybrało. Niezły start. Dobra, okej, okay, niech ci będzie. Ja też umiem szybko się bić. O właśnie. A widzisz. Gogeta jest świetny do kombosów przy okazji. Będzie nim łatwo zrobić różne kombosy. Dobrze. Nie będę się bawił. Tylko jedzimy. I jedzimy ostro. Nowa Shenron. Dobra. O, proszę. Uciekłeś. No dobra. Dobrze. Okej, okay, teleport i jedziemy dalej. Tego ataku nie ogarniam za bardzo. Mam power upa, mamy wild sensa. Chodź tu gnoju, nie uciekaj. Dobra. No i leżysz. O, ale przy takiej fajnej muzyczce można się bić. Zobaczcie, jak szybko ładuje energię. Nieźle, nie? Nie, to komputer lepiej gra. Od razu ucieka gnojek, jak tylko zauważy, że ładuje jakiś atak, ale nie szkodzi.
Gdzie gnojku na plecy? Trzeba cię chyba nauczyć manier. Dobra. Super. I dalej. Pięknie. Następny proszę. Mecha Freeza. Może być. Może być. Od razu za plecy, nie bawię się nawet. Auć. No chodź tu Freeza. Power up. To też mi zwiększa staty, nie tylko te, które sam sobie zwiększyłem. No i tu cię mam. O, zróbmy sobie jakiś większy kombos. Skoro mamy okazję. Super. Kombos już nam wystarczy. Teraz jakieś fajne obrażenia. Goku zwykły. No dobra. Nie zatrzymujemy się. Ups. Dobrze, tu cię mam. Fajnie. Dalej. Dragon Ruch. Dobrze. Freeza znowu. Ultimate Impact. Jeszcze nie używałem. Na razie widzę, nie użyję. Okej, Freeza. No dobra, jesteś taki cwany. Ło! Chodź tu gnoju. Dobrze. Ładujemy sobie szybko. Dobra. Freeza, teraz cię wykończę. No i fajnie. Przydałby się jakiś super uber kombos zrobić. Znowu Freeza? No niby losowi przeciwnicy, ale nie wiedziałem, że może być ten sam, który był. Dobra, zrobię sobie ten atak. Ten atak jest dobry. Ma sporo obrażenia. Jak na Rasha. Wiem, że mam staty zwiększone, no ale mimo wszystko. Ups. Auć. No ten jest lepszy, jakiś Freeza. Ten jest lepszy, chyba wyprany w perwolu. Chodź tu gnoju. Dobra, leży. Uff. Dawać kolejnego. Garlic Junior transformowany, spoko. Dobra, mam cię. A, oczywiście to zrobiłeś, to ultimate. Super. Dobra, nie wiem czy mnie widzi, chyba nie. A, ja tak nie widział. O, to było dobre. To było fajne. Leży kolejny. Nie no, taki dobry utwór, żeby praktycznie go w ogóle nie było. To jest hit. O, i jest ten jeden z 10 przeciwników, którzy się zawsze pojawiają. Goku Super Saiyan 3. To jest taki pierwszy boss. Jeżeli można tak powiedzieć. Dobra. A, zatrzymał się. O, to będzie dobra. Super. Ale to jest piękne. Broly. Okej, nie będzie za łatwo.
Okej, po tym power upie wolniej ładuję, dlatego wziąłem to przyspieszenie ładowania, żeby i tak mi to nie przeszkadzało praktycznie w ogóle. To będzie dobry kombos. Zróbmy sobie jakiś mega super kombos. Ze 100 hitów, a coś takiego. Jak się uda. No jest. Spoko. Ups. Nie tym razem. Tu cię mam, gnoju. Pięknie. Jeszcze trochę więcej. Brawly zmasakrowany został. O, już ten kuj jest groźniejszy. Generał Kui. Nie, to nie ten. Dobra. Nie przestawać. Cały czas robić presję na gnojkach. Dobrze. Ledwo wstał chyba biedaczek. O, że go nie trafiłem, to ciekawe. Za niski jesteś, no, kolego. Dobra, niech ci będzie. Dobra. Ach, nie trafiłem go, szkoda. O, ale poleciałem od razu do niego. Fajnie. Od razu za niego, za jego plecy, przez przypadek. No to miło. Dobra, kto teraz? Zarbon. Niech ci będzie. Ups. Nie ma problemu. Okej. O, ty gnoju. Nie tym razem. O, proszę. Podczas mojego ataku. To jest chyba pierwszy udany rush przeciwnika. Tak mi się wydaje. Dobra, straciłem trochę życia, ale nie ma problemu. Co każdą walkę odzyskujemy jeden pasek. Okej. Dobra. No, tego się nie spodziewałem, że tak po prostu sobie odejdziesz. Dobra. Pasza leży. Next, please. O, jest Widel. Ona będzie ciekawa, to może te Wild Sense sobie wezmę. No i trafiłem. Niestety mój rush leci prosto. To nie jest takie proste, żeby trafić. Dobra. Jaki ładny kombos. Dobrze, Gogeta. Masakrujemy przeciwników. Leci kolejny. Ups. Dobra, podładujmy się. O, proszę. I Piccolo tutaj ładnie zagrał. Muszę przyznać. Bardzo ładnie. Dobra, ale już cię mam. Już nic nie zrobić, kolego.
Dobra, wykończmy go. Kurde, nie to nacisnąłem, ale dobra. Chciałem to bardziej widowiskowo zrobić. Yaji robi. Dobra. On też nie jest jakiś super niebezpieczny, na szczęście. Więc spoko. Auć. Ale mieczek ma, fajny. Dobra, w takim razie dalej. Ups. No dobra. Kontynuujemy. Dobra, spadaj. Dawać mi kolejnego, kto to będzie? O, znowu Berter. Kurde. Nie lubię z nim walczyć. No ale cóż, skoro jesteś. O, dobrze, teraz stanąłeś w miejscu. Dzięki. Kurde, no za szybki jest, aż ciężko się teleportować. No, muszę zmienić taktykę. Znacznie szybciej się teleportować. Dobra, spadaj. O, drugi będzie ten przeciwnik. Jest Goku Saiyan 4. On też się zawsze pojawia. Dobra, mam cię. Teraz jakiś power up, może? Dobra, właśnie. Nie tym razem. Dobrze mu idzie, muszę przyznać. No ale nie dziwię się, to jest Goku Saiyan 4. Kurde, naprawdę mu dobrze idzie. Sporo oberwałem. Trzeba uważać. Dobra, mam cię. Ale kombos fajny wyszedł. Obrażenia też dobra. To już na pewno wystarczy na 100%. Nowa Shenron. Dobra. Fajnie. Jeszcze raz. Czemu nie? Ups. O, tam fajny ten chwyt masz, muszę przyznać. Dobra. Ja wszystko podbiję. Cwaniaczek. Nie tym razem. Dobra, leżysz. Super, bo uleczę się teraz od tej walki z Goku. Sporo mnie... sporo sponiewierał. Dobra, Chi-Chi nie powinna być problemem. O, złapała mnie. Jak nigdy nie leciała. Nie wiedziałem, że tak szybko wstała. No proszę. No dobra. Okej. No i dobra. Jeszcze żyjesz? Okej, nie na długo. Dobra, kto teraz? Turles, może być. Ten nie jest na szczęście zbyt groźny. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, spadaj. I jedziemy. Dobra,
po turlesie. Leżysz, przyjacielu. Ślicznie. Niepokonany, jak Terminator 2. Dobra, o Boże, Reku ma 4 punkty zdrowia aż. Trzeba ich się szybko pozbyć. Byłoby fajnie, prawda? Ups, nie to. Dobra, o, ty gnoju. Dobra, Max Power Gogeta ma tyle armora, że nic nie może mi zrobić Rikum nawet. Spoko. Dobra. Chyba będzie leżał, tak mi się wydaje. Tak jest. Okej, okay. No już połowa za nami. Za chwilę, jeszcze Daburę trzeba pokonać. Dobra, chodź tu gnoju. Nie tym razem. O, to było śmieszne, taki chwyt sobie zrobić. Dobra, wykończmy go. Jak się uda. No, polatajmy trochę z nim może. Przy okazji, czemu nie? No i piękny. Dobra. O, doktor Zero. Trzeba uważać. Nie mogę kiblastów używać, bo może je sobie wchłonąć. Okej. Okay. Tu będzie fajny kombos, coś czuję. O, tak. Ach. Uciekł mi, szkoda. No ale było dobra. O, ale go złapałem fajnie. Dobra, padaj. Następny. Piccolo, chyba już byłeś, jak mi się wydaje. Dobra. Niszczymy w takim razie Piccolo biednego. Gdzie z łapami? Nie ma. Dobra, spadaj. Dobrze idzie, dobrze idzie. Takie tempo może być. Okej. Okay. Oszołomiłem go, więc zróbmy coś takiego. Chyba mnie nie widzi. To jest dobry moment, żeby zaatakować. Nie trafiłem. Kurde. Ups. Dobra. Dalej. Okej. Okay. Dragon Room, następny. Android, który to jest 19? Dobra, niech będzie. Ale on wolno walczy, widzę. No dobra. Pozbądźmy się go w takim razie. Poklepiemy mu troszeczkę plecy. Niech będzie. No ty gnoju. Dobra, o, też mógł wchłonąć mój atak, ale na szczęście odbił się, zdążyłem zaatakować. Dobra, Gogeta Super Saiyan jest kolejny boss, jeżeli można go tak nazwać. O, no to nie był za dobry pomysł, żeby czegoś takiego użyć Gogeta. Ile obrażeń mi zadał. Nawet jak się obroniłem. Masakra.
Dobra, dalej, obaj nie mamy energii, bardzo dobrze. Dobrze się składa. Nie ma problemu. O, ja już będę miał energię, sorry. Okej, no Gogeta mnie trochę pobija, nie dziwne. O, ty gnoju, teleportowałeś się, co? Kurde, nie fajnie, jak teraz użyję jakiegoś ataku. Dobra, trzeba było się go pozbyć. No, pobijał mnie ładnie. Na tych głównych przeciwników trzeba uważać. O mój Boże, Kid Buu. Kid Buu. O kurde. Nie fajnie. Szybko trzeba go wyeliminować. Jak najszybciej. Dobra, uff, leży. Dobrze, dobrze. Android 16, dobra, nie powinno być źle. Okej. Znowu sobie podbijamy trochę kombosa. Zobaczymy, ile się uda. Kurde, ściana mi blokuje. Trzeba się stąd wydostać. No i dobra. Leżysz. Dragon Ball. Jedziemy dalej. Uuu, Mr. Satan, jak miło. Jak miło czempiona zobaczyć w końcu. A nawet nic mi nie może zrobić. Bo mam takiego armora. Fajnie. Kurde, chciałbym jeszcze kogoś tak z ziemi podnieść. O, jeszcze nigdy mi się to nie udało. To jest fajne. Dobra. Mr. Satan leży. Dobra, to nie będzie zbyt przyjemne. Gohan Super Saiyan 2. No ta. To nie jest za fajne. On będzie... On cały czas będzie spamował tym. Gnój. Cały czas, bo to gówno kosztuje dwa paski. Patrzcie, cały czas się ładuje i cały czas atakuje tym. Dobra, mam cię. Niedobrze, znowu może tego użyć. No, oczywiście, że tak. No co ty mówisz, że chwyt użył? Akurat tak leciałem do niego. Dobra, Gohan. Muszę przyznać, że jesteś strasznie wkurzający. Teraz cię mam. Mam nadzieję, że trafię. Dobra. Leżysz. Kto tym razem? Super Saiyan Tron. Kurde, jakich ciężkich mi przeciwników daje. No naprawdę. Dobra. Jedziemy dalej. Okej. Nie zatrzymujemy się. Nie ma mowy. O tak, dobrze. O to chodzi. Worety. Aż już o nim mówiłem. Ja też tak mogę, kolego. Myślisz, że nie? Od razu power up. Dobra. Ciebie też już wykończymy. No i fajnie. Leżysz. A dziwne, nie udało mi się ten zakończyć tego Big Kamehameha, Big Bangiem. Dziwne. Co tam, kolego?
A, uciekłeś. No dobra. A to jest ten niemy Goku, pamiętam. Saiyan 3 GT. Okej. Dobra. Chodź tu gnoju, nie uciekaj. Jesteś za niski, nie mogę cię trafić nawet dobrze. Hold still. No patrzcie, za niski jest, nie mogę go trafić atakiem nawet. O ty gnojku, podrośnij. Dobra. Vegeta Saiyan 4, o kurde. No. Nie jest to za proste. Okej. O nie. Nie zdążyłem. Niestety. Jego rush jest bardzo szybki. Ups. Kurde, można by tego Z-Countera zrobić, ale to nie jest takie proste. No to nie było zbyt mądre. O, no wpadł sam w to. I to fajnie. Kurde, chodź tu gnoju. Ale się ładnie obronił. Dobra, nie pozwolę ci się podładować. Wystarczy jeden ki blast. Ale walka, no to było niezła. Dobra, 39. Omega Shenron. No nie. To będzie straszne. Przestań uciekać ode mnie. Dobra. Teraz. Super. Chodź tu gnoju, nie pozwolę ci ładować energii nawet. Ja wiem, jaki ty jesteś dobry. Okej. Nie trafiłem. Trudno. Trzeba to w takim razie skończyć inaczej. Dobra, na przykład tak. To było śmieszne. Okej. Czwarty boss. Vegito. Dobra, coś tam dostał. Dawaj, Vegito. Jedziemy. Ale niezła wymiana. Muszę przyznać. Ups. Kurde, on nie ma energii, się teleportuje bezpośrednio za mną. Nie może kontynuować tej fajnej walki. Dobra, chodź tu gnoju. Zaskoczyłem cię, co? Takim atakiem. Dobra, jedziemy dalej. Pięknie. To mi się podobało. Dobra, Vegito leży. Ostatnia dziesiątka. General Blue. Myślałem, że ostatnia dziesiątka to tam będzie cięższy wybrać, ale najwyraźniej nie. Wygląda na to, że jest git. Dobra, nie obronisz się przed czymś takim. Super, leżysz. Dawać kolejnych. Uuu. Perfect cell. Niefajnie. Nie, fajnie. Dobra.
Kurde, nie ten przycisk. No dobra, trudno. Może też użyję jakiejś fali? Niestety nie. No ale dzięki, że stanęliś w miejscu mi sali, się nie ruszyłeś, dziękuję. To miłe z twojej strony. Dobra. Kurde. Za silny jestem. Nie może biedak nic zrobić nawet. Dobra. Ukończmy go, jak się uda. Dobra. Dobrze jest, jeszcze trochę. To jest Metal Cooler, okej. Metal Cooler. On ma wkurzający atak, trzeba uważać. Trzeba uważać. Dobra. Idziemy dalej. Dobrze. Pięknie. 45, poproszę. Goku Saiyan drugi, dobra. Nie powinno być tak źle. Kurde, chciałbym jeszcze zrobić walkę na falę, ale chyba się nie uda. Tak jakbym chciał. Ups. No, to ładnie zrobił. A dawno nie było tych klaszów, zauważyłem właśnie. Dawno. Dobra, wykończmy tego Goku. Nadże jest. Pajkon. Chciałem te klasze zrobić, bo kurde nie pamiętam kiedy ostatnio były. Naprawdę. A, zdąży podlecieć. Dobra, dalej. Jeszcze raz. Dobra, podleciałeś do mnie. Dobra, moja kolej. Ej, ładnie mnie leje. No, to było dobre. Dobry kombos. Moja kolej. Jaka walka. Dobra, spadaj. O, jak to tam wygląda? Ostatnia piątka? Czwórka? Nappa. O nie. Nie obronię się przed tym. Dobra, uciekam. Teraz. Nappa jeszcze ma 4 punkty zdrowia. I trochę to potrwa. On jest jeszcze wolny. Okej, okay. Dobra, to trzeba power upa na niego wziąć, no trzeba. Dobra, super. Jakiś kombos znowu? Czemu nie? Okej, okay, Nappa, jak tam sobie radzisz? Bo ja się bawię świetnie. No i dobra, ach, brakowało do setki. Ale już chyba była setka. Nie pamiętam. Dobra, Tapion. Tapion, Tapion. Ty masz super skilla, z tego co wiem, który chroni praktycznie przed każdym atakiem. Za jeden punkcik tylko. Także nieźle. Dobra. No i to tyle. Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. Dobra. Ze Spopowiczem trochę na czas zagram, żeby sobie na maksa skille podładować. Trochę poczekam.
Okej. Poczekam, poczekam. Odładować sobie skille na ostatniego przeciwnika. Dobra, leżysz, na szczęście jeszcze nie. Okej, tego dawno nie było, muszę przyznać. O, wygrał. No dobra, już możemy cię wykończyć. No i dobra. Oczywiście, kto może być finałowym przeciwnikiem? No Gogeta. Kurde, chciałbym Clasha na końcu zrobić. No rób Big Bang Kamehameha. Gnoju. No dawaj. No czemu nie robi? No mam łaskawie czekać. Dawaj, rób coś. No ale nie to. Dobra. W takim razie zróbmy sobie coś takiego. Jeszcze raz power upa. Czemu nic nie robi, no? Żadnych ataków ciekawych. O kurde, no to mi się odwdzięczy teraz. No. Ej, czemu on aż tyle zadał? A ja tak mało. No patrzcie, no. No dobra, a to bardzo niedobrze, bo będę miał na końcu słabszy wynik ze zdrowiem. No trudno. Uda się zakończyć tym? Nie, oczywiście, że nie. Gnój się teleportował. Walka dwóch Gogetów. Dobra, podładujmy się. Na maksa. Spróbujmy to skończyć, jak się uda. Teraz. Dawaj. No. No i koniec. Fajnie. Oczywiście z Gogetem były największe problemy. No, trafił mnie ultimatem, to się nie dziwię. Dobra, zobaczmy sobie statystyki. Bo tu jeszcze dostajemy 100 tysięcy za pokonanie wszystkich. No. Nie dziwię się, że Zetka. Kurde, mogę mieć znacznie więcej punktów, jakbym miał więcej zdrowia na końcu. Bym 400 tysięcy przebił. Różne punkty za różne rzeczy. No dobra, dzięki. No tam chyba lepiej mi poszło, nie? No tu 400 tysięcy ponad. Tu też. No tutaj miałbym to 400 tysięcy, jakbym miał więcej zdrowia na końcu. No ale trudno. Udało się, udało. Ostatni survival zakończony. Szkoda, że nie dostaliśmy za to jakiegoś kolczyka potary. Myślałem, że dostajemy. No ale dobra. Okej, w takim razie w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym odcinku będziemy sobie kończyć w kolejnych kilku odcinkach Mission 100. A jak na razie... To by było na tyle. Siema!